Siemka, z tej strony Prasłowt, witam was w kolejnym odcinku ze Star Wars Outlaws. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie zadanie główne pod tytułem... wiecie, że ja wszystko dobrze pamiętam. Okej, okay, widzę, że nawet gra nie chce mi tego pokazać, znowu się pewnie coś zbugowało. Ale no, robiliśmy sobie misję główną, po prostu. Było to chyba na tym... No, w przestrzeni kosmicznej, na orbicie. I słuchajcie, w tym odcinku zamiaruję sobie już robić planetę Toshare na 100%, bo już właśnie mam tu parę tych rzeczy ogarniętych. I na sam początek chciałem sobie ogarnąć plotki. I tu właśnie pierwszą plotkę mamy. Plotki w półświatku. What? Przeszukaj obszar. Jaki obszar mam przeszukać? Mam wejść za ladę? Czy co? A, mam słuchać. Okej. Okay. Może o to chodzi. Dobra, dzielnica Szkarłatnego Świtu. Kurde, ja mam z nimi teraz słabe relacje, no. No ale dobra. Ale czy to była ta plotka? Tak, to była ta plotka, okej. Okay. To już sobie ją odznaczę. A ty co, nie przepuścisz mnie? O, Jesus, którędy ja mam teraz przejść? W ogóle śmieszy mnie to, że musiałem znowu zmieniać rozdzielczość. A, tu już jest zastawione, ekstra. O, ale okej. Tu mam przynajmniej wyjście na zewnątrz, nie? Tutaj będziemy mieli kolejne plotki, ja tu nie idę na razie. Zajmijmy się jednym, pójdziemy do drugiego. Bo ja oczywiście jestem kaleką, która nie umie wyjść normalnie. Dobra, teraz normalnie mi Kai... Okej. Okay. What's the next part you need? I can't stay on this moon any longer. Yeah, yeah. One thing at a time here. Before we get fixing the hyperdrive, you need to upgrade your speeder. Oh, come on, Waka. I already did that. Why does it matter? Oh, you'll see. Come meet me at the Marketplace Cantina. It's, more private than McCall's. Okay. You're starting to get a rep. You know what that means? That I need to get off to Shara fast? It means more work. I got a nice curated list of jobs here for you. And I'm not the only one. Lots more people will hire you now. Oh, no, widzę po mapie. Thanks, Dunka. Davis, there's something I'd like you to take care of. What? You got a job for me? I want to talk in person. Meet me at McCall's. Nie macie kiedy dzwonić? Ej! A nie mogę gdzieś indziej przejść sobie? Oh,
Dobra, wiecie co, ja sobie zapiszę, bo... Nie wiem, może mnie gra tu czymś zaskoczy, jakimś głupim bugiem nawet. No dobra, jesteśmy w tej dzielnicy. Ale żem trafił normalnie. Szkoda, że nie mogę przenieść ciała. To jest bardzo ryzykowne, żeby je tutaj zostawiać. Boże, myślę, że mnie wykryje. Musiałem go w sumie wyeliminować. Tylko gdzie ja mam teraz iść? Czekajcie. O, dobra. Kurde, nie mogę tu zapisać, fuck. Let's see here. Dobra. What was that? What? I heard a noise in the storage room. Should we look? No way. Olivia told us not to go inside. It's probably just a rat. Got something, bud? No sign of trouble here. Stay quiet, Nix. Aha. To ani bliżej jej celu, ani w sumie nie komentuję nawet tego, nie. Tak szczerze, to ja nie wiem, jakbym miał przejść obok tylu przeciwników. To w sumie jeszcze nie wdając się w żaden konflikt, tak naprawdę. Co widzisz?
clear. Someone nearby? Okay. I should find a key of Sabak. Let's see. I feel exposed out here. It's busy. Nie no, czasami tu ciężko bez zapisu. What? Jak on mógł mnie zauważyć? Czy niby ja tutaj byłem? Ej, what? Ja klikałem już kwadrat do cholery jasnej, no! To ona się skradała dalej. No i jeszcze sobie spieprzyłem u nich ten. Ja pierdol. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, tych dwóch rozproszyłem. Mamy jakąś skrytkę i odary. A, to Nix mi musi przytrzymać. Ej, dobra, z tym typem mam się zgadać, czy co? Czy może nie? Nie mogę zapisać. Hey, so, do you know a slicer named Isla Bren? She's not looking for more work. Oh, I don't want to hire her. I'm a slicer too. I just want to talk. You know what? Suit yourself. Isla, I got some amateur here asking for you. Is this a joke? I'm on a job. What do you want? Oh, my name's Kay Vess. I'm looking for some new slicing tech, and I heard you're the best around here. Vess, you don't say. Bring me an Imperial code sequencer. Then we'll talk. Huh, look at that. She actually sent coordinates. Lucky you. Okej, rozpatrzono łańcuch danych hakerka. Mamy nowe zadanie haker. Nie. Dobra, czy ja mogę się przeteleportować na szybko? Gdzieś, gdziekolwiek. Nie mogę. Nie wiem dobrze, co mi w dupę. Ej, tutaj mogłem sobie przejść. Serio? Jezu, ja muszę się bardziej rozglądać. Bardziej patrzeć na to otoczenie, bo... Widzicie, słabo trochę z tym u mnie. Dobra, idziemy. Już nikogo nie ma.
Stay quiet, buddy. Już nie musi być cicho. Dobra. A w sumie, jak u syndykatu pajków możemy się przeteleportować, to why not? Będzie najbliżej. Jeszcze mam dobrą relację z nim. Skok ze ścigacza można odblokować. What? Okej. Jak mogę, to why not? Przyda się. Będę przeskakiwać sobie kamienie. Przyznać pojemniki i różne sposoby na uszczęśliwienie Nixa. Przestań! Terytorium Imperium, o kurde. Nie no, te krzaki i to respienie się, to jest jakiś żart. Had to bring in a code sequencer to update the entire security system. Right, sure. Are you even listening? Huh? Yeah. Code sequencer. What do you lots see? Of work. Sounds rough. Fuck. Can't be here. Sector's clear. Troopers, give me your status. Over. What's going on? You can't be here! I found nothing. Come I found go. Nothing. Masz się czym pochwalić. Ej, a ty nie możesz go okraść, Nix? Tak po prostu? Jak pierwszego lepszego śmiecia? Roger that. Keep in watch. Tego możesz zaatakować, a tamtego... Mogę rozproszyć. Debil. Let's regroup. Go get him, buddy. Nie tamtego! Nie tamtego, nie tamtego. Tego, 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 tego. Nara! Ayla, I have your code sequencer. Where do I bring it? Best, good timing. I'll send you my location. Come as soon as you can. Dawaj, 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 dawaj. Jaka poszukiwana? Tutaj też Imperium se rządzi. Hey, you didn't say you were working an Imperial compound. Well, now you know. I'm cornered in the northwest garage. Czekajcie. I guess you're gonna want me to find a way in.
Just stay alive. I really need that sequencer. Someone spotted I'll the try. Suspect nearby. Find her and bring her in. Jezu, ja nie ogarniam tej mapy. Awatarze jest normalnie oddalenie pod L2. R2 to, no, przybliżanie. Dobra. Not bad. Still in one piece. Dobra, słuchajcie, idę teraz od prawej strony. Zobaczymy, czy może tutaj będę miał więcej szczęścia, a może w ogóle nie będę go miał. Nie, wiecie co, ja z nimi walczę, bo to nie ma sensu, naprawdę. Ty miniganista! Że minigana nie mogę podnieść. Ta, ale reszta nie ogarnęła w ogóle. That must be the garage. No, tu jest wentylacja, jak coś. Nie wiem, czy gra w ogóle pamięta o tym, że dawała tutaj coś takiego. Dobra. Here goes. Okay, I'm in. Good, I sealed the doors. Meet me in the back room. A tam ci mnie zobaczą? This is unbelievable. How did she even get into our system? Of course they changed the protocols on my last job. Isla, I got it. The voice is real. Ale powiem tak, przynajmniej... Good. Te zadania poboczne są w jakiś sposób ciekawe i wymagające. Maybe. It's plan C. We're already at plan C? Hey, I'm having an off day. Oh, and while you're at it, keep that ship out there in one piece. I am done with this place. Copy that. You better have this bob cable ready when I get back. Someone nearby? Łaskawstwo tylko od jednej strony się otwiera. The sequencer's up. Now what? Now I activate the turrets. Whoa. Not bad. They won't target you, so you'll have a clear path to the control tower. Nieszkodli w obronę przeciwlotniczą. How'd you do that? A lot of experience. And the right kit. Nie wiem, czy to było konieczne z mojej strony. Co? Kto w to strzelił? Okej, ale przynajmniej nie mam jakiejś obniżonej reputacji czy coś, ale no, wszystko od nowa. Świetnie.
Budynki dalej wyglądają, jakby były, nie wiem, oblepione z plasteliny. Albo, nie wiem, pokolorowane kredkami świecowymi. The sequencer's up. Now what? Now I activate the turrets. Czymś realnym. Whoa. Not bad. They won't target you, so you'll have a clear path to the control tower. From there, shut down the anti-air defenses. But wait, how'd you do that? A lot of experience. And the right kit. I'm at the tower. And I'm headed to the shuttle. I'll lift up as soon as you get those defenses offline. Nara. We made it, Nix. Dobra. Fajnie. Dobra, adios. A, dobra, tutaj. Opuść kompleks. Kompleksy nigdy mnie nie zostawiają. One zawsze zostają ze mną. Nie mogę. Mam karabin blasterowy. No, opuściłem kompleks. Halo. O mega! Dziękuję. Dobra, srajcie się. And not in cuffs. You said you were looking for better slicing tech, right? Yeah, my kids seen better days. I have an extra stash with Zen. It's a pretty nice one too. I'll tell him to meet you on McCall's. Ready, Nick? Dobra, ja dalej robię tą samą misję, tak. Ja pierdzielę. Ona jest naprawdę długa, to jest tylko poboczna. Wow. Nie wywaliłem się i nie zabiłem. Brom. To jest przerażające. Jedna misja poboczna to jeden odcinek będzie. A ludzie gadali, że no tutaj to 15 minut można wszystko zwiedzić. No kuźwa, na pewno. Trzeba być debilem, żeby w to uwierzył. O matko! Nie ze mną te numery. Nara! I
zbliżają się posiłki, ale ja nie jestem głodny. Jak coś. Mogę się tu nigdzie ukryć. To ja nawet nie mogę znaleźć tu wejścia do tego miasta. Dobra. Tutaj już mogę. No ale wysrane już to Imperium. Units, the fugitive has been spotted in Miragana. Engage target on sight. Potem wstaliście i się zesraliście. So, Isla said you have a slicing kit for me. Just take it so I can get back to my district. Okej, ukończono zadanie hacker. Fajnie. Chip łamacza kodów. No i mam nową zdolność właśnie. Zestaw hakerski. Umożliwia Kay hakowanie różnych urządzeń i korzystanie z błaznów, by zyskać przewagę. Okej. Okay. No i to jest fajne. To mi się podoba. Isla, I got your slicing kit. Thanks. I'll send you coordinates to a cache you can test it on. And Vess, I couldn't have done it without your help. You live up to the name. What do you mean by that? Tell you what, I'm holed up on Rempelli's space station until I figure out what's next for me. Don't be a stranger. Dobra, słuchajcie, ja zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, wystarczyło wziąć grę do paska i wziąć ją z powrotem i ja mam znowu 10 FPS-ów. Ja po prostu wysiadam przy tym, jak ta gra okropnie działa. Nie można nic zrobić, to jest takie, patrz na mnie, nie rusz mnie. Inaczej bym tego nie skomentował, no. Musiałbym chyba zresetować grę, żeby wszystko dobrze teraz działało. No, nie ma takiej opcji. Bo zatem 35 minut to wydaje mi się, że wystarczająco. Ale dobra, słuchajcie, to by było na tyle. W następnym odcinku nie wiem co będziemy robić, bo jeśli serio jeden poboczniak nam zajmuje jeden odcinek, to ja nie wiem kiedy ja tą planetę to szare wystuprocentuję. Ja jeszcze tu parę innych questów mam do zrobienia, więc no... Może być ciężko. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie cześć, do zobaczenia na następnym odcinku ze Star Wars Outlaws.